komplet na stadionie. 1-0 przeciwnik prowadzi. Gra nerwów. Kto to wytrzyma bardziej? Tak, mama mówiła, że nie szczery. No nerwowo nie wytrzymał go, to na tym polega właśnie. Chyba za mały rozbieg wziął. Tak za delikatnie poszedł. I w tym momencie raz go widziałem, że się pomylił. No źle uderzył, za lekko. W czwartym meczu Polacy zmierzyli się z Argentyńczykami. Ja to oglądałem u przyjaciół i powiedziałem jedno, jako człowiek, który życzy jak najlepiej, zwłaszcza przyjaciołom, czyli w tym przypadku Dejnie. Jak Dejna podchodził do karnego, ja powiedziałem głośno, nie strzeli. Jest coś takiego, co się czuje. Ja go znałem. On był w tym meczu, on był wypalony. Dlatego, że to był mecz według ówczesnych rachub, jego setny mecz w reprezentacji Polski. Dostał jakiś propożyt z tej okazji, jakaś tam gala taka nieduża, na ile to możliwe na Mistrzostwach Świata. No, ale on się nie czuł dobrze w Argentynie, ponieważ czuł oddech Bońka. Wiadomo było, że on zajmie miejsce Dejny. 38 minut się zaczęło. No i proszę Państwa, 4-5 zawodników tam robi się kocioł. Idzie prawą stroną, gol! Nie! Ręką wybił, proszę Państwa, rzut karny. Ręką wspaniałą Robinsonadą popisał się obrońca po kapitalnej akcji Masulewicza i naprawdę nie wiem, kto tam był. W każdym razie, proszę Państwa. Będzie karny. Ilu z nas zamknęło wówczas oczy? Wiadomo było, że w reprezentacji karne wykonuje Dejna, bo robi to najlepiej, ale być może w tym meczu nie powinien, w związku z całą tą atmosferą, z tą presją, jaką na sobie czuł. Boniek powiedział mi to zresztą sam, że podszedł do niego i mówi: Kaziu, może ja strzelę? Ja nie zdążyłem o to zapytać Dejny. Mi się wydaje, że nawet taka propozycja ze strony Dejny tym bardziej spowodowała, że Dejna zaczął się w sobie i chciał pokazać, może nie, czy to nie prędko. Może było coś takiego, chociaż tego nie pokazał po sobie. Ręką wybił, proszę Państwa, rzut karny. Ręką wspaniałą Robinsonadą popisał się obrońca po kapitalnej akcji Masulewicza. No jak to było? To znaczy, to nie ma ta presja. Jak tak. Ty nie, to ja. Jak się boisz, Kaziu, to ja strzelę. No, nie, jak się boisz, tak nie było. Było tak, trener, Andrzej Iwan, tak, trener ustalił, kto strzela rzut karny. Było powiedziane, rzut karny strzela Kazimierz Dejna, drugi jest Zbigniew Boniek. Ja muszę powiedzieć, że to był jeden z lepszych meczy w mojej karierze reprezentacyjnej, mecz z Argentyną. Mhm. Ja czułem się, że byłem tam tak nabuzowany, że nie wiem, jakby mi dali benzynę oktanową 94 czy 98 oktanów. No po prostu biegałem w tą misję, czułem się naładowany. I w momencie, jak był rzut karny, czułem w sobie taką energię. Ja wziąłem piłkę, dałem ją Kaziowi, mówię: idź Kaziu, jeżeli czujesz się na siłach, masz wątpliwości, to ja mogę strzelać. A Kaziu mówi: daj mi piłkę. Mówię: dobra Kaziu, strzelaj. Setny występ Kazimierza Dejny i chyba on. Tak jest. Napięcie. Cały stadion staje z miejsc. Proszę Państwa, trzymajmy kciuki zaciśnięte. Kazimierz Dejna. Ogromne napięcie. Chwila ciszy. Chwila trwogi naprzeciwko Fizjol. Dejna. Argentyny. On to bardzo przeżył. Jego rodzina w Starogardzie, która oglądała mecz przed telewizorem, bardzo to przeżyła. Wiem, że jego mama powiedziała jedno zdanie. Powiedziała tylko: Jezus Maria, co oni mu teraz zrobią? I to była taka matczyna troska prosta. Po prostu, no. A żona Kazimierza Dejny, Mariola, mówiła, że obrzucano ich mieszkanie na rogu Emilii Plater i Świętokrzyskiej kamieniami.